Ok, sprawdzimy standardowo, czy jakości są już. Przy okazji też napiszę coś na czacie ciekawego. Nie chcę klipować. Są jakości, zobaczymy. Chat. No, powinien być ok. W miarę. Zrobimy może trochę bardziej przyciemnione to czatowe okienko. O, tak będzie chyba ok. Dobra. Ho! Cóż za cudowny dzień. Cóż za cudowna sposobność, żeby powitać was tutaj na tym streamie. Otóż już za chwilę podłączam pada. Już za chwilę odpalam. Jedną z moich ulubionych gier z gatunku Metroidvania. Pozwolę sobie jeszcze, żeby bot nam przywołał trochę osób. Ok, czat sobie jeszcze wyrzucę na oddzielne okienko. Wow! Hitsuru! 14 miesiąc! Witam serdecznie i dziękuję równie bardzo serdecznie. No, w dobrym czasie, bo zaczynamy, moi drodzy, metroidowe. O, jak miło, w czwartek coś czwartkowego, cieszę się. Tradycji niech stanie się zadość. Zaczynamy, moi drodzy. Ładnie. Powiadomienie bez dźwięku? Are you serious? Ja miałem dźwięk. A! Mam wyciszone dźwięk na tym. Nieważne. Cześć, Kidy. Cześć, Samuraju. Okej. Dzięki za zwrócenie uwagi. Dobra. Nie ma, myślę, co się pogrążać bardziej. Odpalamy. Słuchajcie. Co za dobry czas, żeby być fanem Metroidvanii. Cóż za wspaniały okres, kiedy mamy dostępnych tak dużo wspaniałych gier. Czy ja mogę prosić o to, żeby mi się włączyło? Render metoda jest dobra. Halo? Jest, mamy, dobra. Cię nie dość, że mamy... Nie dość, że mamy tak dużo pięknych, cudownych, oryginalnych Metroidvanii. Graliśmy sobie w Oriego, jest Hollow Knight. Wczoraj wyszedł Axiom Verge 2. Ogrywam go w tej chwili. No, wczoraj wyszedł Axiom Verge 2. To jest coś niesamowitego. Jest tyle gier, żeby zaspokoić głód przed wychodzącym w październiku Metroidem Dread. I my również będziemy na streamach ten głód Metroidvanii, czyli chyba mojego ulubionego gatunku gier, zaspokajać poprzez ogranie trzech tytułów, czterech, kiedy już będę po przejściu Dreda, serii Metroid. I pierwszym tytułem, który bierzemy na tapetę, cześć Oxide, jest Metroid Fusion, czyli ostatnia gra oficjalnie wydana 2D Metroid do czasu Metroid Samus Returns.
nie skonfigurowałem kontrolera. Moment. Okej, już lepiej. Dobra. 2002 rok. Metroid Fusion. Czyli blisko 20 lat oczekiwania na kolejną fabularną odsłonę, którą będzie Metroid Dread w tym roku. Dlaczego zdecydowałem się? Bo ogólnie we czwartek robimy, słuchajcie, we czwartki będziemy robili zestaw trzech gier. Metroid Fusion, który został wybrany na to przejście dlatego, że jest fabularnie najpóźniejszą grą w serii i Dread będzie bezpośrednio jego kontynuacją, czyli Samurajo. A nie, już się witaliśmy. Sorki, jestem podekscytowany. Po prostu ja mam czat na Streamlabs OBS-ie i mam czat Twitchowy wyrzucony i na Streamlabsach jest inne kolory ksywek niż na czacie, więc po prostu widziałem jeden kolor Samuraja i drugi kolor Samuraja. Dwukolorowego Samuraja. Kurwa, oblałem się. Metroid Fusion jako ostatnia część fabularna serii. Drugą grą będzie Metroid Other M. Dlatego, że jej nie było na kanale i dlatego, że chciałbym, żebyśmy razem zobaczyli, jak blisko Metroid był śmierci agonalnej. I Metroid Samus Returns, czyli po pierwsze triumfalny powrót do formy, a po drugie gra robiona przez Mercury Steam, czyli studio, które robi teraz Dreada i który będzie dawał gameplayowe podwaliny pod to, co w Dreadzie zobaczymy, czyli dlatego te trzy gry zostały wybrane i dlatego, że Other M i Samus Returns jeszcze przeze mnie nie było robione. Fusion dziesiątki razy, ale te dwie pozostałe nie. A Fusion będzie po prostu dobrą okazją, żeby sobie odświeżyć fabułę przed Dreadem. Grałem po raz pierwszy w True Vault Hunter Mode Krigiem w Borderlands 2. No ja przyszedłem raz Borderlandsy. Fabuły powiedziałem, nie formuły. Fabuły u mojej uszy. Mamy najpierw wprowadzenie fabularne. Z perspektywy Samus, czyli podobnie do Super Metroida, który był poprzednio, przed Fusionem. W ogóle chyba w tym samym dniu, albo była różnica dnia, kiedy wyszedł Metroid Fusion i Metroid Prime. To był albo ten sam dzień, albo po prostu dzień po dniu te dwie gry wychodziły. Cóż to był za okres czasu też dla fanów Metroida. W ogóle jak ten rzędzie, jak jestem dalej zgubiony? Zostałem przypisana, aby obserwować zespół badawczy Biologic. Więc po raz kolejny postawiłem stopę na powierzchni SR388. To nawiązanie do wydarzeń z Metroida 2, gdzie byliśmy na powierzchni tej planety, która była domem Metroidów. To jest ich miejsce, ich planeta pochodzenia. My tu byliśmy. Ogrywaliśmy już Another Metroid to Remake, więc mniej więcej wiemy, jak ta podróż, jak ta przygoda wyglądała. I będziemy mogli ją sobie odświeżyć w Samus Returns. Dron. Vampirko, witam serdecznie. Dron. Ja dostałem teraz abilitkę do drona w Axiomie. Tam zostałem zaatakowana przez formę życia, której nigdy nie napotkałam wcześniej. To był ten glucik, który tam nam latał. Dopiero później dowiedziałem się o tożsamości mojego napastnika. Pasożytniczy organizm, który teraz znamy jako X. Nieświadoma mojego stanu zdrowia, powracałem na stację, kiedy uderzyło nieszczęście. Po tym, jak X zainfekował mój centralny układ nerwowy, to jest
Bo wiem, że jest OWN, ten układ nerwowy. Centralny układ nerwowy. Proszę nie judge'ować, ja nie jestem dobry z biologii. Straciłam przytomność. Ośrodkowy. A nie chciałem walnąć gafy i powiedzieć, nie wiem, odśrodkowy. Właśnie, w Megamenach mamy Sigma Virus, Zero Virus, tu mamy X Parasite. Pasoży to X. A mój statek wleciał w pas asteroidów. No groźnie to wygląda. Zwłaszcza, że jeszcze w tym momencie nie stało się Odr M i Samus faktycznie jest najsilniejszym łowcą nagród we wszechświecie. Systemy ratunkowe statku natychmiast wystrzeliły kapsułę ratunkową przed uderzeniem. Statek Biologic wydobył kapsułę i przeniósł mnie do kwatery Głównej Galaktycznej Federacji. Jednakże podczas podróży X rozmnożył się wewnątrz mnie, pokrywając duże strefy mojego power suit, stroju mocy. Wtedy na światło dzienne wyszło, że organiczne części mojego stroju mocy zostały tak zintegrowane z moim organizmem, że nie mógł on zostać usunięty, kiedy byłam nieprzytomna. Duże części mojego stroju musiały być usunięte operacyjnie, co dramatycznie wpłynęło na mój wygląd fizyczny. I tu nie jestem pewien, czy chodzi o to, że jakby Samus jako taka wygląda inaczej, czy jej strój wygląda... Bo jej strój wygląda inaczej, to na pewno. Ale czy sama Samus wygląda inaczej? Jednakże X w moim układzie nerwowym był zbyt mocno zintegrowany, aby go usunąć bezpiecznie. Dano mi minimalną szansę na przeżycie. Wtedy ktoś znalazł lekarstwo. Zaproponowano wykorzystanie komórek Metroida, aby stworzyć szczepionkę. O nie! Tymczasem Samus był antyszczepionkowcem. Koniec gry. Sputnik Eideri. Wygląda to, że Federacji udało się zachować zbiór komórek z ostatniego dziecko Metroida z SR-388. Dorastającego Metroida. Zastrzyk został przygotowany i wstrzyknięty bez zwłoki, niezwłocznie. Pasożyty X były natychmiastowo i zupełnie zniszczone. Destruction. Windows Destruction. To jest my name Joel. Jak wygląda Samus? To jest jej nowy kostium. Fusion Suit. Co do mnie, to jedno życie dobiegło końca, jednak przetrwałam, odrodzona jako coś innego. Zastanawiając się nad tym, zdaję sobie sprawę, w ogóle zajebisty strój. Bardzo mi się podoba, że po trzech grach stwierdzili, że odchodzimy od utartego schematu i dajemy coś nowego. Bardzo fajny wizjer, świetnie wyglądają te organiczne elementy, takie coś nadzwyczajnego. I dobrze widzieć, że w Dredzie też poszli w tym kierunku, że dali jej taki znowu oderwany trochę od konwencji strój, że są te niebieskie wstawki jeszcze z tego stroju, ale jest dużo bieli. Fajnie to wygląda. I trochę przemodelowali ten trójząb, który tutaj widzimy. Jest teraz trochę inny w stroju Samus w Dredzie. Trochę inny tutaj. Moim zdaniem to wygląda nieco lepiej, ale to już gusty. Gusty guściki. Już
dwa razy zawdzięczam życie temu Metroidowi. Wkrótce pojawimy się na stacji badawczej BSL. Muszę przygotować się na lądowanie. Komputer pokładowy powiadomi mnie o naszym podejściu do kosmicznych laboratoriów Biologic albo stacji badawczej BSL. Znaczy do stacji badawczej kosmicznych laboratoriów Biologic albo BSL w ten sposób. Podczas mojej operacji stacja badawcza wysłała ostatnią ostatni ładunek stworzeń, które tam pojmaliśmy. Łącznie z zainfekowanymi częściami mojego stroju mocy. Po odzyskaniu przytomności dowiedziałem się, że niewyjaśniona eksplozja zatrzęsła stacją. Z jakiegoś powodu obudziło to nienazwany strach w moim sercu i teraz jestem tam wysłana, aby zbadać sprawę. Moja misja na stacji BSL będzie nadzorowana przez mój nowy komputer pokładowy. Słuchanie rozkazów tego bezpośredniego skomputeryzowanego, bezemocjonalnego skomputeryzowanego generała jest czymś, co muszę znosić, ponieważ był to warunek tego, że obejmę statek. Dla kogoś, kto nienawidzi przyjmować rozkazów, jest to drugi raz, kiedy znalazłem się w takiej sytuacji, co sprawia, że przypominam sobie mojego innego dowódcę. Mojego innego M. Nameless Dread. Nameless Dread to będzie. W październiku. W ten to sposób jesteśmy na stacji BSL. Po wydarzeniach Super Metroida, tak jak mówimy, najpóźniej fabularnie. Ponieważ Prime'y dzieją się między 1 a 2. Żadna inna gra. Other M też się dzieje już po Super Metroidzie, ale jeszcze przed tą grą. Także... W hali kwarantanny wydarzył się wybuch. Halo obecnie przechowuje kapsuły posiadające niedawne próbki z SR-388, jak również części twojego stroju zainfekowane przez pasożyty X. Powód wybuchu jest jeszcze niejasny. Idź to zbadaj. Idź to zbadaj. Hala kwarantanny jest tutaj. Poruszaj się szybko i cicho. Dalej nie jesteś w stanie używać większości ze swoich umiejętności. Nie zapomnij tego, Samus. Zatrzymaj się w pokoju nawigacyjnym po drodze. Podłącz się tam. Czy twój cel jest jasny? Jeżeli wybierzemy nie, to komputer nam po prostu powtórzy ten mały briefing. Teraz, to jest bardzo istotna zmiana w porównaniu do tego, co widzieliśmy w poprzednich Metroidach przed Fusion. Mianowicie, mamy teraz... bardziej liniowy model rozgrywki, to znaczy gra nas prowadzi od celu do celu i nie mamy takiej swobody w progresji jak przy okazji Super Metroida, gdzie jest, prawda, łamanie sekwencji i tak dalej. Tutaj raczej idziemy cały czas utartą ścieżką, którą wskazuje nam komputer pokładowy. Jeżeli chodzi o sterowanie, to muszę przyznać, że o ile... Zazwyczaj mówiłem, że wolałem Super Metroida zawsze w kwestii sterowania od wszystkich innych gier, przez to, że ta specyficzna dla Super Metroida ciężkość była czymś, co mi się zazwyczaj podobało, o tyle ostatnio przegrawszy dwa razy Super Metroida, muszę stwierdzić, że chyba jednak bardziej doceniam i przede wszystkim chyba po tym, jak ograłem Oriego, że doceniam bardziej płynne kontrolki. Nie przejdziemy jeszcze, nie mamy odpowiedniej umiejętności. A tutaj kontrola jest całkiem płynna, Samus porusza się szybko, zwinnie. Jest bardzo elegancka w swoich ruchach, można powiedzieć, nie ociężała. Mamy do dyspozycji wall jump, z tym, że jest on znacznie ograniczony w perspektywie Super Metroida, w porównaniu do Super Metroida, mianowicie teraz, kiedy odbijamy się od ściany, nie możemy do niej szybko wrócić, przez co jeżeli mamy się odbijać od kilku ścian, to tylko kiedy jest jedna, przy drugiej. Hopla. O, w ten sposób na przykład. Samo zyskała też nową umiejętność, jaką jest... łapanie się krawędzi, co umożliwia dostęp do
nieco większej ilości wysoko położonych terenów. I też wskazuje na to, że Samus w obecnej swojej inkarnacji Fusion jest bardzo zwinna. Jak widać też wszystkie... Co było pierwsze? Zero Mission czy Fusion był pierwszy? Z tego co kojarzę, to Fusion. Jestem na 95% pewien, że Fusion był pierwszy. Widać też, że drzwi do różnych części stacji badawcze są zamknięte, co również jest przejawem tego podejścia liniowego, mianowicie, że tego rodzaju drzwi, te włazy bardziej konkretnie chyba, bardziej precyzyjnie, nie otwierają się za pomocą jakichś naszych umiejętności, nie otwierają ich bronie, musimy odblokować je w specjalnych, zaprojektowanych do tego pokojach, bo inaczej nie przejdziemy dalej, niestety. Więc to jest kolejne ograniczenie, kolejny przejaw liniowości. Przy czym od razu powiem, dla mnie sam fakt, że gra jest liniowa, nie oznacza, że gra jest zła. Liniowość, nie liniowość, nie jest tak, że to jest jakiś jasny plus minus. To jest pewien sposób w tworzeniu gry i to od realizacji tej liniowości i nie liniowości tak naprawdę zależy, czy... czy gra jest dobra po prostu. To samo w sobie nie jest... wyznacznikiem jakości, to jest pewnym środkiem po prostu. Są gry liniowe, które fantastycznie się oceniają, no Boże, przecież dużo gier ma jakby silne elementy liniowości. Ale są też takie gry jak, no Final Fantasy XIII jest bardzo krytykowane za swoją wręcz korytarzową budowę. To jest taka liniowość zrealizowana nie najlepiej. Sala kwarantanny jest tuż przed tobą. Bioznaki zostały potwierdzone, bądź ostrożna. I ja uważam, że Fusion wcale nie jest przez to aż taką złą grą. Mam wrażenie, że krytycy Fusion za bardzo skupiają się prosto na argumencie, że gra w porównaniu do Super Metroid jest zbyt zamknięta, za bardzo liniowa. Ale moje pytanie brzmi, jakby co to przeszkadza w tym, że gra jest liniowa? Jakby bardziej... Bardziej zasadnym pytaniem w tym momencie jest, co jest w tej liniowości takiego, co odejmuje tej grze. Widzimy salę kwarantanny, mamy rozwalone doszczętnie jedno z tych pudeł, jedno z tych kontenerów, kapsułę i duże poczynione szkody. Zresztą widzimy je tu. Widzieliśmy też potwora, który został zainfekowany pasożytem X, którego pokonaliśmy i wchłonęliśmy. I jak wiecie, eksplozja była tak duża, że zniszczyła również tę część ściany czy sufitu. W każdym razie jakiś gruz zawala nam drogę, nie możemy tędy przejść, niestety. Wracamy to też do pokoju nawigacyjnego, gdzie będziemy częstym bywalcem przez to, że komputer pokładowy musi nas poprowadzić do dalszego celu. To są nieprzyjemne wieści. Osobniki sprowadzone przez drużynę polową zostały zainfekowane przez pasożyty X. X może naśladować jego zdobycz. Jakikolwiek osobnik mógł być jego nosicielem. Przed wybuchem sensor ochrony wykrył jednego, przeskanował jednego. Żelatynowate pasożyty X atakują i... rozmnażają się w błyskawicznym tempie, zabijając nosiciela. Absorbują również DNA i używają go, aby naśladować nosiciela. Zostałaś prawie zabita przez infekcję pasożytem X. Tylko szczepionka z Metroida uratowała twoje życie. Zdaje się, że Metroidy były głównymi drapieżnikami X-ów. Dlatego szczepionka zadziałała tak szybko i tak dobrze. Ale zmieniła ona także twój układ komórkowy. Nigdy już nie będziesz zainfekowana przez X-y. Możesz teraz tak na dobrą sprawę absorbować jakiekolwiek wolno latające pasożyty X bez nosiciela. Zwyczajnie przez dotyk. To pozwoli ci odnowić zdrowie i amunicję z broni. Możesz także w ten sposób odnowić swoje umiejętności, więc
Ścigaj wolno latające pazurzyty X, kiedykolwiek tylko możesz. Ta stacja jest domem do wielu gatunków, niektórych bardzo agresywnych. Musimy trzymać X-y z dala od środowisk rozrodczych za wszelką cenę. To jest kluczowe, Samus. Odgrywam już znaczną ilość bioznaków w tym regionie. X-y się zbierają. The storm is approaching. To miłe gry, Hitsuru. To może być nasza szansa, żeby ich wyeliminować, ale... Jesteś tylko w gotowości bojowej 10%. Twoje szanse przetrwania są niesamowicie małe. Federacja potrzebuje cię żywej na służbie, Samus. A teraz ruszaj się. Odblokowałem zamki na włazach poziomu 0. Szukaj świecących się włazów. Poziom 0... O, i zobacz, tu jesteśmy zablokowani, nie możemy przejść. I guess, że takie krótkie skoki pozwalają nam wrócić do ściany, ale one nam nic wielkiego nie dają, jak widzimy. Dobra. Mamy wytoczone pierwsze zadanie, wyznaczony pierwszy cel. Także dążymy do niego powoli. Kolejne spotkanie z pasożytem. I to są nasze zapisy. Pokoje zapisów, tu zapisujemy. Nie w pokojach nawigacyjnych, co miałoby też sens, ale sprawiłoby znaczne nagromadzenie pokoju, więc uważam, że te punkty zapisu są tutaj w porządku. Oddzielne od pokojów nawigacyjnych. Okay, co my tutaj mamy? Mamy martwego naukowca i widzimy, że od razu pojawił się też pasożyt X. To jest też część stacji, do której jeszcze nie mamy dostępu i nie powinniśmy mieć. Tu jesteśmy zablokowani taką organiczną barierą. A tu jest kolejny pokój nawigacyjny. I czy to jest kolejny briefing od Adama? Boże, nie jest to istotne! To nie jest playthrough na ślepo. I czasami może mi się wypsnąć pewien mały, fabularny spoiler. Dostałem wiadomości z kwatery głównej. Mogą wesprzeć cię z danymi broni do pobrania. Jak tylko otrzymasz te dane, będziesz mogła używać rakiet. To pomoże przeciwko niektórym przeciwnikom, których nie może skrzywdzić twój promień. Udaj się do pokoju z danymi, aby je pobrać. Pokój z danymi jest tutaj. Z rakietami twoja szansa na przetrwanie wzrasta do 20%. To bardzo fortunny czas, bo akurat spotkaliśmy przeciwnika, którego nasz promień nie mógł pokonać, czyli tą organiczną barierę. DNSR. A, tam na górze była takie ułożenie, tam na mapie. A co my mamy tutaj? Ja nie chcę iść zgodnie z sekwencją, ale jestem niestety zmuszony, bo przejście tutaj jest zablokowane przez zwisające kable. Widzimy wolno latające pasożyty, które jak widać mogą z powrotem zainfekować te pływające gluty. Jest to taki mechanizm, że jeżeli pozwolimy jeszcze X-om przeżyć, to one mogą zainfekować nowego przeciwnika, także warto jest zbierać latające wolno pasożyty. Ten komputer przypomina mi o jednym z dowódców Federacji, pod którym służyłam, który nazywa się Adam Malkovich. Nazywał mnie na misjach Lady. Od kogokolwiek innego brzmiałoby to sarkastycznie, ale Adam sprawi, że brzmiało to szlachetnie. Z szacunku i z pewną dozą ironii nazwałem jego imieniem komputer. O, to nawet nie był duży spoiler, ona dosłownie chwilę później nazywa komputer Adam, więc jest okej. Okay.
No bądź co bądź, Samurai R, chyba w jednej z gier RTL-owskich o skokach jest CPU, który się nazywa Adam Malkowicz właśnie. Na górze mamy włas poziomu czerwonego, nie możemy tutaj oczywiście się dostać teraz. Pokój nawigacyjny, który nie jest nam przydatny. Przydatne jest nam ściągnięcie danych rakiet. Mamy 10 na starcie. Przytrzymujemy R, wciskamy B, żeby wystrzelić. Na Game Boyu mamy 4 przyciski A, B, L i R, więc sterowanie w porównaniu do Super Metroida musiało być uproszczone. Cześć, Zyzik. I zostało to zrobione w sposób fantastyczny, w taki, że nawet Super Metroid mógłby mieć takie obłożenie, jak mam być szczery. Wybór broni pod bumperem. Celowanie pod drugim bumperem. Bardzo proste, bardzo skuteczne. Nie ma tej dużej filozofii i jest to moim zdaniem obłożenie wygodniejsze niż to, co uświadczyliśmy na Super Metroidzie. Zwłaszcza, że Super Metroid też dodawał guzik do dashowania oddzielny, moim zdaniem również niepotrzebny. Tutaj mamy jedną domyślną prędkość maksymalną i nie możemy jej zwiększyć w żaden sposób dodatkowym guzikiem, bo oczywiście są od tego umiejętności. Zwarcie w elektronice wyłączyło windy na głównym pokładzie. Może być to związane z X-ami. Popracuję nad tym. Co do ciebie, spróbuj znaleźć inną drogę do celu. Jest on zlokalizowany tutaj. Odczytuję duże bioznaki, więc mam nadzieję, że twoje rakiety zadziałają. Aby naładować rakiety, możesz użyć pokoju naładowania albo absorbować specjalny rodzaj pasożyta X. Zobaczysz je. Wypróbuj to. Rakiety to twoje jedyna nadzieja. Nie wahaj się ich użyć. A teraz znajdź drogę do celu. Jakby ja mogę... Ja trochę rozumiem, że te wtręty od Adama są trochę zbyt częste, bo no... Mnóstwo już razy mieliśmy jego kierownictwo, gdzie tak naprawdę nie jest to chyba aż tak potrzebne. Pierwsze użycie rakiet. To jest ta bariera biologiczna, organiczna, która od razu daje nam zielone X-y, które odnawiają nam amunicję. Jej, wall jump. O, to ciekawe, wleciał żółty, wyleciał zielony. Najwyraźniej wyewoluował w środku ziomka, okej. Okay. Może być tak. Jesteśmy w tym pomieszczeniu, które było zablokowane i mamy nasz pierwszy zbiornik z rakietami, który zwiększa pojemność o 5. Tu mamy drugi. I widzimy też na mapie, możecie zobaczyć teraz w prawym górnym rogu na mapie, że jeżeli w pomieszczeniu danym jest jakaś znajdźka, to mamy otwarty okrąg z kolei... Znaczy mamy okrąg po prostu, mamy okrąg, mamy kółko narysowane, z kolei kiedy znajdźka zostanie zgadnięta, to jest to wykropkowane. I to jest system, który został przyjęty chociażby przez Zero Mission, nie wiem jak to w Samus Returns wygląda. Zobaczymy. Wydaje mi się, że tam... nie wiem. Nie wiem, bo grałem przez pół godziny tylko, żeby sprawdzić, czy działa. I już nie pamiętam, bo jakiś czas to temu było. Mamy w takim razie 20 rakiet na sam początek. Bardzo proste pierwsze znajdźki. Nie, żebym narzekał. Mamy też drzwi, które prowadzą wyraźnie do bossa. Tu jest po prostu druga część tego korytarza, który... jest zagrodzony. Oczywiście dla bezpieczeństwa zapisujemy, chociaż nie wierzę w to, że boss jest tutaj w stanie nas wykończyć, ale... nigdy nie mów nigdy. Te drzwi mogą... przywitać nas na dwa różne sposoby, albo... laserem, albo po prostu oko się otwiera, jest to losowe, kiedy co występuje. Ale wylatuje z takich drzwi czerwony X, który odnawia nam i hapeki, i amunicję tuż przed bossem, który zazwyczaj jest przez takie drzwi sygnalizowany. Dostajemy pierwszego energy tanka, czyli zwiększenie zasobności naszej amunicji o...
100. Sprawdzam jeszcze, czy nie ma może jakiejś innej znajdźki tutaj, ale nie wydaje się. Schodzimy zatem na dół do naszego pierwszego przeciwnika. Cześć, placek. W którym jest jeden przeciwnik z ekosystemu C388, tylko nie pamiętam już, jak on się nazywał. Który na szczęście pada, chociaż trochę rakiet mu to zajęło. I teraz pozostaje nam zmierzyć się z rdzeniem X, który po nim pozostał i który da nam umiejętność nową, którą jest Morph Ball, Marumari. Umiejętność ikoniczna zmieniania się w kulę, dzięki czemu możemy teraz przebijać się przez wąskie przesmyki. Ogólnie warto jest zwracać uwagę na to, co robią bossowie, ponieważ to daje nam wskazówkę, jaką umiejętność nam dadzą. Ten upancerzony przeciwnik zmieniał się w kulę i toczył się, co było wskazówką dla Morph Balla. I to nie jest jedynego rodzaju taki przeciwnik. To jest bardzo ciekawe. I również bardzo fajnie to jest... fajna integracja gameplayu i fabuły. Ponieważ wiemy, że X-y upodobniają się do... że X-y upodobniają się do swoich nosicieli. I Samus, absorbując te X-y, niejako przyjmuje... umiejętności tego nosiciela, więc oczywiste, że jeżeli nosiciel zmienia się, powiedzmy, w kulkę, to Samus również będzie mogła, jeżeli nosiciel bardzo szybko, powiedzmy, się porusza, to Samus również będzie mogła, więc jest to jak najbardziej zbieżne z fabułą, co bardzo fajnie wyraża się w tym, że bossowie są mają zróżnicowane umiejętności, które odzwierciedlają upgrade, który po nich dostaniemy. Oczywiście są bossowie, którzy nie do końca wpasowują się w ten schemat, ale jest ich bardzo mało. Z Morph Ballem jest ciekawa właściwość, że jeżeli złapiemy się półki, która prowadzi do tej Morph Ballowej wnęki, to po prostu się automatycznie zmieniamy i przechodzimy. Ja tu nic nie zostawiłem, nie, dobra. Czy soczek dobry? Bardzo dobry. Nawet nie wiem, czy to jest sok, czy to jest po prostu jakiś napój. Nazwany sok. Jest niby napisane, że sok. Sok pomarańczowy 100%. Dobra, to jest legitny sok. Pyszny jest, to jest Wosana. Bardzo polecam. Przejdziemy sobie przez te drzwi. Tutaj mamy... pokój z amunicją. 100% sok pomarańczowy, 100% speedrun. O, niechcący. Wziąłem rakietę, ale na szczęście mamy szybko doładowanie. Mnogość dobrych dropów to też jest rzecz, która Fusiona charakteryzuje, mam wrażenie. To jest bardzo dużo pożytecznych zrzutów X-ów, które, o ile pamiętam, w miarę dopasowują się do naszego obecnego stanu posiadania. ...200% soku. Przypomniały mi się rozkminy z matematyki, ile jest grzyba w grzybie. Grzybi! Ile jest grzyba w grzybie? Szkoda, że tutaj już ten mach bolować nie można, no ale cóż. Jesteśmy znowu zamknięci w pokoju nawigacyjnym, dzięki Adam. Samus jest tak, jak się obawiałem. Środowiska rozrodcze zostały zainfekowane przez pasożyty X. Sektor pierwszy SRX pokazuje dużo zakłóceń na biosensorach. Sektor pierwszy to symulacja ekosystemu SR388. Aby tam się dostać, wejść główną windę do szybu dostępowego i użyj windy numer 1. Użyj pokoju nawigacyjnego w środku dla dalszego briefingu.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ktokolwiek wpuścił X do środowiska może być też połączony z wcześniejszym wybuchem. Muzyka bardzo dramatycznie się zmienia od razu. Mamy taką atmosferę nagłości. A, wow, 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 wow! To jest zimno! Ale warto się wtłoczyć w to zimno, bo zobaczymy coś ciekawego. Jeżeli ja przeżyję, oczywiście. A, powinienem. Więc tak mały easter egg zaraz wam pokażę. Jak tu przejdziemy? Ridley! Ridley jest na stacji! A raczej jego zamrożone szczątki, czy cokolwiek tam zostało. Oderem rzucę trochę inne światło na Ridleya, co zresztą zobaczymy w swoim czasie. Arm pumping. Czy to nie było przypadkiem... Ciekawe, czy w ogóle wrzucą Ridleya do Dredda. Bo mogą nie wrzucać. Tymczasem... druga Samus. Demoniczna Samus, bez źrenic. Która nic sobie nie robi z włazu i po prostu je niszczy. Co widzi, to niszczy. Straszne rzeczy. Właśnie, i ma skróła, tak, co też było widać przez chwilę. Jak widać, winda dostępowa została wyłączona, także mamy problem. Jesteśmy zamknięci w tym szybie dostępowym. Dostajemy prostą mapę sektora. Główna winda prowadząca do szybu dostępowego została poważnie uszkodzona. Będzie przez jakiś czas zupełnie nie do użytku. Pewien nieznany podmiot jest za to odpowiedzialny. Coś bardzo potężnego. Z pewnością nie człowiek. Zdam raport, kiedy dowiem się czegoś więcej. A teraz posłuchaj uważnie. X w sektorze 1 zainfekowały atmosferyczne stabilizatory. Muszą chcieć zmienić środowisko do ich potrzeb, dostosować. Już się rozmnażają. Wyczyść wszystkie 5 stabilizatorów, aby ich powstrzymać. A teraz ruszaj się. Dobra, dostajemy trochę przerwy od Adama, ponieważ dał już nam wprost cel, który mamy do osiągnięcia, czyli oczyszczenie 5 stabilizatorów, czyli do czasu, kiedy te stabilizatory oczyścimy, przynajmniej nie musimy składać wizyty do pokoju nawigacyjnego. Bogu dzięki. W ogóle zobaczcie, jaka ciekawa jest perspektywa. Mianowicie Adam nam powiedział, że coś potężnego, nieludzkiego jest na stacji. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z pewnym klonem Samus w swojej pełnej mocy, może to oznaczać tyle, że po prostu Samus w pełnym rysunku jest tak silna, że no... potwornie silna, że jest potworem. Wręcz, nie człowiekiem. Daje do myślenia. Mamy nasz pierwszy stabilizator, który łaskawie daje nam trochę zrzutów amunicji, a to przez to, że musimy go ostrzelać rakietami. 4 godziny, wow. Bardzo wciągające, jak widzę. No ja teraz w Axiom Verge'a pogrywam. Nie mówiąc o tym, że mam cały czas okami do przejścia. Dokładnie. Dokładnie. Mamy drugiego itanka, kolejny bardzo prosty do zebrania. Na razie nie ma jakichś upgrade'ów, które nam bardzo... zaburzają progresję. Póki co, to co widzimy jest tym, co dostajemy. What you see is what you get. Widzimy również drugi
stabilizator atmosferyczny. Tutaj speedrunnerem nie jestem, więc za szybko sobie z nimi nie radzę. Tak jak myślałem, te platformy są zniszczalne, także zmarnowalibyśmy kilka sekund na nie. Wydaje mi się, że niektóre z tych stworków, a pewnie zdecydowana większość z nich, pojawia się w AM2R w swojej formie niezmutowanej. I kto wie, czy nie w Samus Returns też. O, są też kosmiczni piraci. Mamy również strefę gorąca, w której wita nas ten missile tank. Sorki, ale ja piję, bo ja mam tak gadane, jak rozmawiam o Metroidach. Ja po prostu tyle mogę o tych grach powiedzieć. Mnóstwo się jakichś różnych filmików naoglądałem o tematyce, więc po prostu dużo nawijam, bo mam dużo do powiedzenia. Mam też jakieś swoje zdanie, więc... Gdzieś to był czerwony X! Nie, on poleciał! Okej, okay, fuck it. Nie potrzebuję, hurdur. Zewik pije, by zapomnieć o X7. Chcę zapomnieć o moim celu, który nie istnieje. Niezdrową kokę pijesz, a proszę. Coca Sigma. Możecie w ogóle zobaczyć, że w tle są sylwetki przeciwników i latające X-y lgną do nich i je wskrzeszają wtedy. Znaczy wskrzeszają, po prostu włączają do działania. To jest też ciekawy mechanizm. Czy to nawiązanie do Metroida 1? Nie powiedziałbym, że to jest nawiązanie do Metroida 1, inaczej trzeba by było uznać każdy pionowy szyb za nawiązanie do Metroida 1. Nie uważam, że tak jest. Szkoda trochę, że nie mamy bomb, żeby móc sprawdzać po prostu każdy jeden z zakamarek tego miejsca. Trochę amunicji odnowione. To tyle dobrze. I została jeszcze jedna jednostka. W miarę zgrabnie to idzie. Ja nie przewiduję, że te streamy zajmą nam więcej niż 3 czwartki. Takie optymistyczne założenie, ale wydaje mi się, że prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że no... Ja się znam na tych grach. Ja bardzo często przychodziłem Fusion. Jak widać, gra jest też bardzo szczodra, jeżeli chodzi o... upgrade'y. Czy nic nie było? Mogło tu coś być, ale nie wiem, czy konkretnie teraz. Zawsze uważałem Fusion za najlepszego Metroida 2D. To jest naprawdę świetna gra, moim zdaniem. Jest trochę niedoceniona przez swoją liniową strukturę, ale gameplayowo, atmosferycznie jest na pewno na bardzo wysokim poziomie. Na naprawdę niezwykle wysokim poziomie. Przy czym, no dla mnie i tak Supera to nie przebije. Super to jest zupełnie jakaś inna liga, to jest kosmos. Mistrzostwo świata dla mnie, jeżeli chodzi o Metroidvania. No to jak chujowe gry łączą ludzi. Nie, naprawdę, to jak płynnie się steruje Samus Fusion w porównaniu do Supera, ja nie rozumiem dlaczego. Ja miałem jakieś przeświadczenie o lepszości kontrolek z Supera. Teraz jestem trochę innego zdania i nie uważam, że Super miał takie fajne kontrolki. Faktycznie były nieco ociężałe, a te faktycznie są pod tym względem o niebo lepsze.
Dawaj mi mogę zielonego i... Nie, no dobra, może być żółty. Mamy kolejne bossowe drzwi. To jest chyba taki pokój, żeby można sobie było dofarmić przed bossem, ale nie będzie chyba takiej potrzeby. Przeciwnik będzie dosyć prosty. Up. Up. Manewry unikowe. Up. O, fuck off. Up. Czy ja mogę dostać, proszę, oko? Dziękuję. O, to statua Chozo. O nie, prank, to tylko Core X kolejny. To jest dosyć specyficzny Core X, który będzie w nas strzelał promieniem w kontrze. Tego rodzaju duże X-y są specyficzne dla upgrade'ów naszego promienia. Tutaj dostajemy Charge Beam. Działa on podobnie jak Charge Beam z... Supera. Może nieco szybciej się ładuje. Jest on dosyć potężny. Naprawdę polecam używanie Charge Beama często i dużo. Zastępuje on praktycznie rakiety, jeżeli chodzi o swoje możliwości. Chyba jest w stanie nawet skrzywdzić te organiczne rdzenie i przeszkody. Co zaraz zobaczymy. Oczywiście ten obrotowy skok przy naładowanym promieniu. Zobacz, dwa strzały, więc Charge Beam jest nawet silniejszy niż podstawowe rakiety. Super sprawa. Skok obrotowy z naładowanym promieniem również krzywdzi przeciwników. Tak jak to było w Superze. W Superze również pozwalał omijać niektóre pociski. W ogóle czy dźwięk gry z gry nie jest za głośno, słuchajcie. Teraz wiem, że zawczasu się o to zapytałem, ale no. O! O, tu się przyda. Tu się przyda ten wall jumping. No proszę. Możemy dostać dosyć szybko ten. Jest okej, super. Cieszę się. Ten missile tank, więc jak widać wall jumpowanie się jeszcze przydaje. Jakkolwiek sytuacyjne by nie było w tej grze. Dobra, wracamy do pokoju nawigacyjnego. Tak, zdecydowanie bardziej warto jest teraz używać Charge Beama. Przez to, jak potężny jest, jak szybko się go ładuje. Bardzo dobra broń na ten etap gry. Cześć, Luna! Dobrze ci widzieć. Zapalę sobie światło w ogóle. Tak. Cześć. I mamy całkiem sporo rakiet w ogóle, 40 na tym etapie gry. Powiedziałbym, że sporo. Nie mamy nawet czego za bardzo ładować, ale... Taka zwyczajowa wizyta w Reaper's Roomie nie zaszkodzi. Dobra. Dobra, jestem Adam i nową misję wykładam. Proszę o raport. Stabilizatory atmosferyczne w normie. Ale wiele X-ów dostało się już do innych sektorów. A szczególnie sektor drugi, Tro. Sektor drugi, Tro. Tropikalne siedlisko wykazuje zakłócenia, zaburzenia. Bezpośrednie, proszę pójść no...
Na antenie. To ja, Dio. Podejrzewam, że X-y wkroczyły do tego sektora z pomocą naszego niewidzianego sabotażysty. On lub to... A... To może być też ona? Halo? Adam? Seksistowskie. Może być teraz w tro. Samus, idź tam, musimy położyć temu kres. I oczywiście standardowo briefing w... Briefing o kilka kroków dalej, Boże, Boże. No jest to trochę irytujące. Podczas gdy słuchałem briefingu, moje myśli wróciły do Adama. Prawdziwy Adam dobrze mnie rozumiał. Kończył swoje rozkazy mówiąc... Jakiś sprzeciwy, lady? Wiedział, że nie sprzeciwię się. To był po prostu jego sposób odnotowania naszego zaufania. Ciekawe, czy mogę też ufać temu komputerowi. W ogóle, czy my mogliśmy wejść do dwójki wcześniej? Pewnie mogliśmy wejść do dwójki wcześniej, bo ona jest też szarym włazem, tylko drzwi do pokoju nawigacyjnego były bezoblokowane, lmao. Czy jest tu może ktoś zainteresowany skrzeszeniem trupa? Ha? What do you mean? Poznałem tożsamość naszego tajemniczego sabotażysty. Samus to jest X naśladujący ciebie. Nazwałem go SAX. Wiesz, że SAX pochodzi z kapsuły posiadającej pozostałości twojego stroju. Użyło powerbomba, aby uciec z hali kwarantanny. SAX. Ta eksplozja przebiła kapsuły posiadające wszystkie X-y, które rozpoczęły tę katastrofę. Ale SAX to teraz z pewnością nasze największe zmartwienie. SAX naśladuje cię w pełnej mocy, nie możesz się z nim zmierzyć. Jeżeli zobaczysz SAX, po prostu uciekaj, nawet nie myśl o walce. Jesteś dalej bardzo wrażliwa na zimno, niespodziewany efekt uboczny szczepionki metroidowej. Tak jak metroidy, możesz być zamrożona lodowym promieniem. Oczywiście SAX jest wyposażony w lodowy promień. Trzymaj się z dala. Jeżeli go zobaczysz, po prostu biegnij. Kwatera mówi, że mają dane bomb gotowe w pokoju danych. Bomby mogą ci znaleźć drogę ucieczki, jeżeli SAX cię przygwoździ. Pokój danych jest tu, ale jest zapieczętowany przez właz poziomu pierwszego. Musisz znaleźć pokój ochronny i odblokować zamki poziomu pierwszego. Ale ze względu na protokoły bezpieczeństwa nie są oznaczone na mapie. Możesz mi podrzucić... Zresztą możesz w ogóle rzucić linka, jak chcesz. Tutaj to kto będzie chciał, to sobie podpisze. Ja też później mogę wejść i wspomóc. Jaka jest... Ja słyszałem głosy, że pixel remastery są dobre. Że są porządnie zrobione. Ja takie słyszałem głosy. Ale ja usłyszałem, jak brzmi motyw Final Fantasy z pierwszego finala z remasteru i jestem słony, że to jest ta wolna taka wersja weselna, a nie ta pompatyczna, epicka wersja. Jezu, co to za link? Litości! Pasożyty X nawiedził nasz czat! O mój słodki Boże, nawet Link się odezwał, widząc ten link. Musisz jakoś sama znaleźć ten pokój, Samus. Więc najpierw znajdź pokój ochronny i odblokuj włazy poziomu pierwszego. Następnie idź do pokoju danych i zbierz dane bomb. Cześć, Rychon. Znaczy się, chcę, zobacz na ten link. Jest podejrzany, kinda sus. Uważaj na SAX.
To znowu umieszcza w perspektywie, jak potężna jest Samus ze swoim pełnym ekwipunkiem. Jeżeli obecna Samus, która co prawda jest osłabiona, ale dalej posiada ten swój strój mocy, posiada swoje podstawowe wyposażenie, ona ma nawet nie podejmować walki, tylko kategoryczna ucieczka. To co dopiero inne stworzenia, które stoją na drodze potężnej Samus Aran, to daje do myślenia znowu. I każe myśleć o Samus jako faktycznie jednej z najpotężniejszych istot w galaktyce nawet, bym się ośmielił powiedzieć. Oczywiście w pełnym wyposażeniu. Samus Ara Ara. Chciałem coś w ogóle powiedzieć. A! Że Fusion przynajmniej ma bardzo dobrą wymówkę na to, że Samus traci znowu swoje wszystkie upgrade'y. Mianowicie tą wymówką jest to, że została zainfekowana przez X-y i musieli jej usunąć części stroju. Więc to jest moim zdaniem bardzo rozsądne wyjaśnienie. Władzy poziomu pierwszego odblokowane, więc jeżeli byśmy chcieli, to możemy nawet zrobić lekki backtracking do sektora pierwszego. Nie możemy teraz zobaczyć jego mapy, ale tam na pewno władze niebieskie były. Także moglibyśmy się tam wrócić i... sprawdzić, co za tymi władzami jest ukryte. Zresztą też mamy właz. To tu, zdaje się... Nic nie ma. Wydaje mi się, że tutaj trzeba by bombu użyć. Po prostu. Także muszę sobie zapamiętać to pomieszczenie, że tu wartałoby wrócić. No i moim zdaniem Metroid Fusion całkiem w porządku wypada od strony dźwiękowej. Wiadomo, że chip dźwiękowy Game Boya Advance'a nie był jakiś bardzo zaawansowany i nie pozwalał na zbyt wiele, ale same efekty dźwiękowe są całkiem okej. Okay. Jest tak dobrze, jak może być pewnie na Advance'ie, po prostu. Wyjątek. Bardzo się cieszę, że w mojej świadomości, pewnie w kilku innych osób, cześć Jacek, Nothing Beats 04 to jest taki sztandarowy przykład wyjących gitarek. Mamy bomby! Patrzcie, jak Nob nie potrafi skakać. Niesamowite. W którym? No nieważne. A bo ZX ma więcej gitarki. Okej, myślałem, że 0, ale i tak jestem ciekaw. Zagłuszyłem trochę kroki, ale było je słychać. Dzisiaj jak zejdziemy w dół, to zobaczymy zniszczony właz. I było przez chwilę słychać kroki. Nie żeby coś, ale ktoś może mieć nas na celowniku. Z minimapka podziemi, zmiana profesji jest bezpłatna i nie ma żadnych kar za zmianę profesji. No to chyba dobrze. To chyba pozytywne zmiany. Czy to zbytnie uproszczenia? Okej, musimy znaleźć tę drogę. Znaleźliśmy kolejny zbiornik z rakietami. Ale musimy znaleźć drogę ucieczki z tej nieprzyjemnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Swoją drogą, rakiety dalej są użyteczne. To jest sprawa oczywista, że no dalej się przydadzą. Jeżeli chcemy szybko zlikwidować przeciwników, jeżeli nie chcemy czekać nawet na ten krótki czas ładowania rakiety, bo on jednak może czasami trochę przeszkadzać. Mamy zapis.
O, tutaj jest coś ukryte. Okej, tu jest ukryta platforma, dzięki której mamy kolejny zbiornik z amunicją. To już jest nasz bodajże 8, dzięki któremu mamy 50 rakiet. Tu mamy krótki obowiązkowy tutorial bomb jumpa, pojedynczego oczywiście. Wow. Kurde, kontakt damage tych przeciwników jest bardzo poważny. Poważny jak Sirius sam. Także trzeba uważać, bo nie jesteśmy niezniszczalni absolutnie. Wydaje mi się, że charge w tej grze jest dużo bardziej pożyteczny niż był w Super Metroidzie. Ale może to tylko mi się tak zdaje, może to ja po prostu nie używałem charge'a zbyt często. Fajny przeciwnik niebieski, który daje nam dużo do myślenia, to po pierwsze, a po drugie daje nam czerwonego X-a, czyli pełen refill amunicji, odnowienie HP-ków. Okej, na razie znowu ścieżka jest dosyć prosta, przyjemna. System quick save'ów za dużo innych wymiarów. Axiom. To jest pokój, w którym znowu musimy tą podnoszącą się platformę aktywować. No ja się jorgnąłem, że ten, że... Znaczy, czy tobie chodzi o te portale z tych czerwonych kryształów, czy o coś innego? Bo jeżeli o coś innego, no to nie dopytuję dalej, ale... Tak, o te. No... Ja już się rgnąłem, że one będą dosyć wymagane, żeby w nich coś robić, znajdować. Zebrałem jakiś czwarty upgrade do nich. Po wygnaniu można kontynuować grę, po wczytaniu zapis nie znika. No to bardzo duży plus w takim razie. Dobrze, że te remastery coś tak pozytywnego wprowadzają. Co my tu mamy? Pomieszczenie, w którym nic się nie dzieje. Mamy po lewej stronie. Dużo wody, dużo wody. I raczej brak możliwości, żeby z tym cokolwiek zrobić, także zostawimy sobie to pomieszczenie na razie. Strój grawitacyjny jak najbardziej tutaj będzie przydatny. Dużo ilości naraz przeciwników. Właśnie, jedna rzecz, bo nie zwiedziłem tutaj tych górnych poziomów, więc jeszcze tutaj wrócę, bo wiem, że może być problem, żeby tam po lewo wrócić. Chociaż nie będzie problemu per se, ale jeżeli mam taką możliwość, to chcę sobie pozwiedzać wszystko w miarę możliwości, co te pomieszczenia mają mi do zaoferowania. Tutaj będzie... Ulala!
Smyr Gravity Suta. Smyr, smyr. Czwartkowy smyr. Nie, nie ma żadnego ukrytego podnośnika, także... Na górę chyba też się nie dostaniemy, chyba... Nie. Centymetrów brakuje, żeby Samus mogła się tam złapać. Nie będę tych robali na górze ruszał. Więcej szkody niż pożytku z tego. Tu co my tu mamy? Power bomby, no proszę. No to trochę sobie poczekamy, zanim tam przejdziemy. To jest save room. Jak najbardziej przydatny w tym miejscu, zwłaszcza, że z tego co mi się zdaje, zbliżamy się do kolejnego bossa. O, to był E-Time, więc faktycznie bardzo przydatny pokój. Dobra. Swoją drogą ciekawostka, kiedy zmieniamy się w kulę, to całkowicie anuluje to nasz pęd do góry. Zupełnie jakby nie możemy... O, tu jest boss, okej, dobra. Czyli tu trzeba było zejść i tak, okej, fajnie. Czyli Samus wyhamowuje swój skok po zmianie w Morphbola, co nie było rzeczą w Super Metroidzie. Samus zachowywała energię kinetyczną. Tu zostaje ona siłą odebrana przez programowanie. Kolejny Core X. Jego gimmickiem, proszę Państwa, jest to, że on dużo skacze. Dużo i wysoko. Wielki kondon z okiem. Trochę tak. Okej, misaile będą bardziej przydatne na niego. Tak mi się zdaje. Mogę go trafić w końcu. Dziękuję. Jeszcze nie koniec. Teraz to już powinien być Core X po prostu do pobicia. Dobra, złapane i dostajemy w pakiecie dwie umiejętności, czyli High Jump i Jump Ball, znane też jako Spring Ball. Innymi słowy, możemy teraz skakać wyżej i skakać w formie Morph Balla. Co pozwoli nam wydostać się z tego pomieszczenia i pozwoli nam iść trochę wyżej w samym sektorze. Widzimy, że kokony, że stworzyły się z naszych przeciwników kokony. Czyli będziemy mieli pewnie jakiegoś rodzaju ich ewolucję później. Przepoczwarzą się w piękne motyle. Kokonat nad... Właśnie, czy na dole było coś ciekawego, czy to bardziej było dla pixel huntingu? Zaraz zobaczymy. Bo mnie niepokoi to, że tu nic, ale tu dosłownie nic nie było. Tutaj się schodziło, żeby zobaczyć, że tu były drzwi do bossa, okej. Czyli pewnie tu się schodziło i w ten sposób się miało domyśleć, że z pokoju z energy tankiem trzeba się zbombować. Fair enough. Fajny golfik, Shinji. Miłej gry. Golfik to psycha i sitting od golfika. Tymczasem...
To SAX. Jest EA, lodowy promień. Można tutaj zaczepić SAX, oczywiście. I wyjść martwym ze starcia. SAX to jest naprawdę potężny, groźny przeciwnik, więc no, ja bym nie zaczepiał. Możemy doskoczyć teraz do tych drabinek. Zobaczymy, czy da nam to coś. Da nam to! Proszę bardzo. Kolejny zbiornik z rakietami. O, w sensie, czy tu nie można by o kurczę. Wiecie, co ciekawość mnie zżera? Prędzej to już jakiś tutaj chwyt by wszedł. No nie, nie ma potrzeby, żeby się z tym męczyć. To jest do wzięcia później, więc nie będę forsował jakiś łamań sekwencji. Tu możemy jeszcze ewentualnie sprawdzić, czy możemy, nie możemy. Te kokony przy okazji tworzą nam platformy, dzięki którym możemy wskoczyć. Tu jest zablokowane przejście do włazu, który jest perfekcyjnie do otwarcia. Niestety nie do końca, nie zupełnie. A, bo tu jumbole można po prostu wskoczyć. Jezu, ja mam jumbola przecież. Nie muszę robić tego w ten dziwny sposób. I wracamy do początku sektora drugiego, do tro. Nie, tego też nie zrobimy. Okej, tu mogliśmy. Skaczące piłki. Skaczące piłki Samus. O, to jest to, czego szukałem. Dokładnie. Super. Kolejny missile tank dla nas. Sprawdzam jeszcze dla pewności, czy nic tu nie zostawiamy. Swoją drogą, charge beam w tej grze nie zostawia nam stosu bomb na podłodze. Nie mam raczej nic przeciwko temu. Nie, nie będę tęsknił. W tym pomieszczeniu można się zdamage boostować po prostu do tego missile tanka. Na szczęście. Nie ma problemu, żadnego absolutnie problemu. Legitnie zebrany, nie wiem, o co wam chodzi. By the way, to będzie takie casualowe raczej przejście Fusion. Ja tutaj nie celuję w 100%, nie celuję w żaden konkretny procent zbieractwa, po prostu co mi się nawinie pod lufę, to zbieram. A że na razie idzie mi całkiem nieźle, cóż, ja lubię zwiedzać, ja lubię podróżować. Samus, mamy problemy. Odblokowanie zamków ochronnych mogło być złym pomysłem. SAX zaatakowało wodne środowisko w sektorze 4. Aqua. Aqua. Hit ball to past jest. Z kilkoma tysiącami X-ów. Z aktywnymi niebieskimi wazami SAX wkradł się łatwo. Stworzenia i systemy w sektorze 4 już pokazują dużo zaburzeń. Obecnie to badam. Streszę ci wszystko w pokoju nawigacyjnym, kiedy się tam pojawisz. A teraz idź do sektora 4. Samus, you're too late. A nie, to jest ten, to jest Aqua. You're too late. Terra no pass. SAX.
Przeciwnik z moimi najsilniejszymi umiejętnościami. Ale czy ma powód? Pewnie nie. To po prostu maszyna do zabijania. W moim obecnym stanie nie mogę zmierzyć się z nim twarzą w twarz. SAX to ja, tylko bez serca. Muszę go powstrzymać, zanim dowie się o swoim potencjale i zagrozi wszechświatowi. Galaktyce. No bądź co bądź. Z takim ekwipunkiem jak Masamus. Tak, to jest kejejsza referencja. Z takim ekwipunkiem jak Masamus, to jest jednoosobową armią na dobrą sprawę. Bardzo bym chciał, żeby każda gra z serii Metroid o tym pamiętała. Odrem. Ten sektor przyjął więcej obrażeń niż się spodziewałem. Wiem, że X-y były potężne i niszczycielskie, ale mimo to... To zdaje się być celowe. Nie możemy wykluczyć możliwości, że SAX ma duży stopień inteligencji. X-y są dla mnie fascynujące, zwłaszcza ten SAX. Ale mniejsza o to. Ten sektor jest domem dla bardzo dużego stworzenia, które naukowcy nazwali Serris. Jest ono zdolne do poruszania się i atakowania w niezwykle szybkich prędkościach. Ta bardziej bezsensowna i szeroko zakrojona destrukcja może być przypisana Serrisowi. Bez wątpienia SAX go wypuściło, ale nie jestem jeszcze pewien czemu. Serris często powracał do swojego zbiornika rozrodczego tutaj. Jego naturalne zachowanie musi nakazywać mu wrócić do niego okresowo. Jest to cenny osobnik, ale dostałeś autoryzację, żeby go usunąć. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz zaatakować inne sektory. Samus, autoryzujemy użycie twojego stroju waria. Fuck, odrem, fuck! Kiedy będziesz się przemieszczać, bądź ostrożny. Niektóre zniszczone wiązki z energią przewodzą elektryczność przez wodę, ale nie możemy odciąć mocy. Wpłynęłoby to negatywnie na całą stację. Jeżeli dotkniesz wody, przejdzie ci prąd. Uważaj na swoją energię. Kto by nobody Sevika? Dlaczego Young Xehanort jest... Pogubiłem się. Ja mam swojego OC Nobody, który się nazywa Xeviser. Wypraszam to sobie. Nie, Samurai po prostu by się nadawał do tego, żeby pisać fabułę Hardsów. Szybko potrafi zgubić człowieka. Okej. Sektor czwarty, pewnie na dzisiaj ostatni i nie sądzę, żebyśmy zrobili go w całości. Tutaj już wiem, że nie przejdziemy. Kingdom Hearts 3H3. Nowe dzieło z tego. No mury. Boże, niewygodnie mi z tym, że ten Morph Ball traci prędkość w powietrzu. A, nie mogę z tego, jestem tak przyzwyczajony, że to tak płynnie w superze jest, że... Ta prędkość zostaje zachowana, ale tutaj po prostu samo spada lma. Save room. Nie chce mi się, był niedawno. Before zaraz umieram, albo nie wiem, skraszuje mi się emulator. Czy ja mogłem jakoś się tu dostać? To jest pytanie. Pewnie mogłem jakoś. Na kołku też!
A właśnie jak to się powinno normalnie dostać, bo ja tu walljumpuję. To jest chyba nielegalne. I tu gdzieś jest missile tank. Okej, tu coś jest. No właśnie jest legalne, okej. A? Zgubiłem gdzieś... A! Boże, wiem. Tutaj. Proszę bardzo. Właśnie jest legalne, o, proszę. Wow. Boże, contact damage w tej grze zadaje krocie. Masywne obrażenia. Dobra, tu można było dostać... Mówisz jakiegoś mega match sekwencji. No dobra. A, bo to z góry się chyba przychodziło tędy, nie? No, mniejsza o to. Fajnie, że można sobie tak delikatnie drogę tym walljumpem skrócić. Chociaż o tyle dobrze. No, smacznego. Właśnie, sobie może na przyszły tydzień kupię jakieś buły do hot dogów i sobie w opiekaczu zrobię. Ile my już mamy tych rakiet? My zaraz będziemy mieli 100! Nietoperza, Jezus Maria. Mam nietoperza jako nowego współaktora. Smacznego! Z nietoperzami i jedzeniem to bym był bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. You know? W tym zbiorniku nie ma nic. Jezu, jak mam HP? Muszę uważać. Wydaje mi się, że dobrze idę. Dlaczego mam tak kaszlu? Giant crab. Enemy crab. Giant crab. Nie, to było... Była taka gra na starej konferencji E3, jak pokazywali jakieś chyba tytuły na nadchodzącą konsolę PlayStation 3. Jeden z tytułów to była taka gra, jakiś taki slasher czy coś w tym stylu, osadzona w klimatach średniowiecznej, feudalnej Japonii. O, feudalnej Japonii. I tam miały być walki, które odwzorowują historyczne wydarzenia, oparte na faktach, nie? Po czym wyskakuje, kurwa, wielki przeciwnik krab. Oparte na japońskiej historii, by the way. 100%. To jak możecie zobaczyć jakiś fragment z tego na Archona filmiku Największe wpadki bodajże 7. generacji konsol. Czy 6., już nie pamiętam, Boże. No skam. Teraz. A, ja wiem, dlaczego odzyskaliśmy całe HP-ki, bo i tank nam wpadł. Dlaczego nie? No tak, to wszystko by wyjaśniało. Wielkie serce u dziewczyn. O to pewnie chodzi. Jesteśmy wholesome, tak? Jesteśmy wholesome. Ta, jeszcze kurwa czego, jest czwartek. Oczywiście, że chodzi o masywne dojce. To teraz jak wyrzuciłem to ze swojego ekosystemu, możemy iść z grą dalej, co ja tutaj zrobię. Najlepszego. Tu chyba się nic nie robiło, nie? Ja tutaj po prostu się wygłupiam bez sensu. Trzeba było iść dalej w lewo. Jak na koncie kart. O to chodzi.
No to można było po prostu eksplodować. Myślałem, że to speed booster wchodzi. Ale jednak nie. To jest niebieski włas, ale do tego jeszcze sobie przejdziemy. Później. Sprawnie nam idzie, bardzo sprawnie. Podoba mi się to tempo. Które... prezentujemy. Wydaje mi się, że bossa tego sektora powinniśmy móc skasować już. Co ja robię najlepszego? Mamy save room ze zniszczalnym bloczkiem. Podobnym jak w sektorze pierwszym, za którym były rakiety, tylko że tym razem jest to bloczek, którego spostrzeżenie jest obowiązkowe dla poczynienia dalszego postępu. I jesteśmy w zbiorniku rozrodczym. Widać, że niestety Ceres, albo stety Ceres gryzie piach. Na razie, okej, czyli rozumiem, że to się zmieni wkrótce. Okej. Jesteśmy under the water, wyjdźmy stąd, bo to nie jest komfortowe środowisko do walki. No i przywitajmy naszego przyjemnego, niezwykle przeciwnika, którym jest Ceres, który jest bardzo szybki. Ja zawsze robiłem tę walkę na frameskipie, więc on był trochę wolniejszy. A! On ma jakiś pattern na pewno, okej, czyli... tak i później pewnie tak. Cholera! Must be fucking serious! Okej, lepiej. Tak, czyli to jest po prostu góra, dół. Op. Trafiony! Legit! Po prostu wystarczy pamiętać o tym, że on jest całkiem pattern-based. Wow, jak ja go nie trafiłem, are you fucking serious? A, nie! Nie, 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 nie! Wychodź wody, Samus! Że nigdy mi Ceres nie szedł tak źle, Boże Święty, co tu się dzieje? Dobra, trafiony. O. Jest! Mamy go, mamy go, mamy go! Dobrze. Trzeba być bardzo precyzyjnym w tej walce. Dobrze, że mamy dużo rakiet na zbyciu. Up. Dobra, zbieramy Core Exa. Pełne HP-ki wracają. Jest! Speed Booster, oczywiście, co było do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że Ceres pędził bardzo szybko. No i w tej grze Speed Booster zwyczajnie polega na osiągnięciu odpowiedniej prędkości. Trzeba biec odpowiednio długo w jednym kierunku, żeby go aktywować. Zatem... na pewno łatwiejszy nieco w użyciu niż ten Super Metroid, gdzie trzeba było... Tak, tak, wysyłaj! Bo... tam trzeba było jeszcze guzik do dashu nacisnąć, tutaj wystarczy po prostu biec. Dzięki temu teraz jesteśmy w stanie...
Na razie nic nie jesteśmy w stanie, ale zaraz pokażę, co jesteśmy w stanie zrobić z mocą Speed Boostera. Chociaż może nie teraz, bo teraz nam się Speed Booster jeszcze przyda do jednej rzeczy małej. O! Możemy sobie shine sparkować, słuchajcie. Czyli przechowywać tą energię, którą nam daje Speed Booster po naciśnięciu strzałki w dół. Dzięki czemu możemy wystrzelić do przed siebie albo po skosach. Shine skwarki. Jest. To nic nie ma. Teraz tak, nie Shine Spark, tylko sam Speed Booster z siebie nam się przyda, żeby... O! Możemy zejść teraz na dół. Niekoniecznie. Czerwony włas. Ojej. Zbyt pikantne. Men's not hot. No, dzisiaj czwartek, więc spice jest wskazany. Tutaj jest missile tank do zgarnięcia normalnie, jeżeli się tylko zatrzymamy, żeby go zgarnąć. Kurczę, zobaczcie, jest... Zaraz będzie dopiero za 20, a my już wychodzimy z sektora czwartego praktycznie. Niesamowite jest to tempo. Shine Spark tutaj ma bardzo przyjemną właściwość, w sumie nawet dwie. Po pierwsze... Shine Spark nie zużywa nam energii, co robił w superze. Po drugie, jeżeli Shine Spark trafi na rampę, to kontynuowany jest Speed Boost po prostu. Tak to wygląda. Tu możemy złapać... raka. Well, gra nam nie pozwala zbyt łatwo zdobyć niektórych znajdziek. No, okej, then. Fine. Okej, G. Tutaj przecież dalej nie możemy nic zrobić, więc why even bother? Chociaż... I zobaczcie, tutaj mamy barierę nie do przejścia. Kurczę, ale kusi, żeby sobie pochodzić trochę. Znaczy, że to jest część sektora czwartego, w której będziemy znacznie później. O, proszę, i możemy tutaj zdobyć już missile tanka! Wynagrodzenie za naszą ciekawość. Niesamowita sprawa. Kiedy jest ta nieunikalna ucieczka przed Heartlessem Samus? Nie jestem pewien, czy dzisiaj jeszcze będziemy mieli segment ucieczkowy. To jest Speed Booster, czyli w wodzie tego nie zrobimy w tym stanie. No ale hej! Jest znajdźka! Za naszą ciekawość. To mi się podoba, to bardzo lubię, że nagradzana jest zwyczajnie ciekawość gracza, taka chęć pójścia jak najdalej w granicach, które gra wyznacza. Miłe. Zwłaszcza, że ja zazwyczaj tego missile tanka pamiętam, zgarniam dopiero dużo później w grze, więc... Fajnie, że tak wcześniej tym razem poszedł. Save data, yes! Jaki jest nasz następny cel? Pewnie sektor trzeci. Zatem Ceres też został zainfekowany przez X-a. Cóż, w rezultacie odzyskałeś kolejną umiejętność. W takim tempie możesz być w stanie nawet zmierzyć się kiedyś z SAX. Ale do tego daleka droga.
kwatera główna ma więcej danych wsparcia. Tym razem to dane ulepszenia do pocisków. Bardzo tego potrzebujesz, ale pokój z danymi tu jest zamknięty zamkiem poziomu 4. Największy poziom ochrony. Unikajmy otwierania wrażliwych stref, póki jest to niezbędne. Wrażliwych stref. Z kolei ścieżka do pokoju z danymi w sektorze 2 jest zablokowana przez aktywność SAX. Odnotowuję tutaj celowy schemat aktywności, jak gdyby to blokowało specjalnie twoje odzyskiwanie umiejętności. Samo wygląda to, że najlepsza opcja dla dokonania tego pobierania jest w sektorze 3. Pyre. Znajdziesz pokój z danymi Pyre na twojej mapie po użyciu tamtejszego pokoju nawigacji. A teraz udajemy się do sektora 3. Pyre. Pyre. Sektor Pyre. Haha. Kluczowe regiony Austrii. Nie, sektor 5 jest zielonym zamkiem. 6 i 5 pewnie też. Tak wnioskuję. Niestety nie możemy wyjść. Jest ściana w miejscu, gdzie jej nie powinno być, ale ci. Zjeżdżamy. Na samo dno przyzwoitości. Pip, 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 pam. Jest mapa sektora 3. Jest dosyć w porządku rozmiarów. Na szczęście X jeszcze nie zaatakowały tej strefy. Pokój z danymi tu jest zapieczętowany przez kolejny właz ochronny. Aby dokonać pobrania, musisz znaleźć tutejszy pokój ochronny i aktywować włazy poziomu 2. Może to wpuścić SAX i pasożyty X w tę strefę, ale nie mamy wyboru. Twoja rekonwalescencja to nasz główny cel. Pokój z danymi jest tutaj. Jak już wyjaśniałem, pokoje ochrony nie mogą być pokazane na mapie. Bądź ostrożny, samo zobaczysz tutaj bardzo agresywne organizmy. I unikaj pokoju z wysokimi temperaturami, bo twój strój jeszcze tego nie wytrzyma, ale nad tym pracujemy. Okay, czyli zielone super misaile dostaniemy, co potroi naszą siłę uderzenia. I jesteśmy łaskawie poinformowani, że na trasie do pokoju z danymi nie ma żadnych pokojów z gorącymi temperaturami. No, gdybym był Samus, to po wydarzeniach z Odr M byłbym szczęśliwy, że ten komputer mi zwraca na to uwagę. Pierdol się, Adam z Odr Ema. Pierdol się i te twoje jebane autoryzacje, naprawdę. Wow! O wilku mowa. Bardzo gorący pokój. Gorące mamuśki w twojej okolicy. Twój strój tego nie wytrzyma. I tu jest kolejny pokój z danymi. Trzeba wykminić, że tak to działa, że trzeba zrobić skok ze speed boosterem. I mamy kolejny poziom dostępu. Są to łazy zielone i tak jak to Adam przewidywał, X-y zostały wpuszczone, więc spokoju nie mamy. 90 pocisków, by the way, 90 rakiet, niesamowita sprawa. Imcho. Rip. Te łośki są zniszczalne, wydaje mi się. Dobra, fajnie. Tu jest glut. To nic nie zrobimy. Chyba trzeba właśnie zniszczyć jeden z tych łebków. Tak, i później mamy coś takiego.
następnie aktywujemy Speed Booster, żeby dostać się na jeszcze niższy poziom. Power bomby! Yay! To jest przyjazna mordka, która nas atakuje. Pozdrawiam kolegę mordkę. Teraz tak, tu się szło... Dobrze przyszedłem po missile tanka. Zresztą on jest chyba i tak na głównej drodze, więc nie możemy go uniknąć. Czyli nie możemy... Chyba można, chyba w niskoprocentowych biegach jest ten tank pomijalny, ale... nie dam się pociąć za to, że jest. Po prostu wydaje mi się, że jest, ale nie jestem tego pewien. Tak, rakiety są jednak często szybszą opcją, zwłaszcza, że niedługo dostaniemy super misaile, które... zaraz zobaczycie, bo docieramy do pokoju z danymi. One tutaj po prostu zastępują nasze zwyczajne pociski, nasze zwyczajne rakiety, czyli teraz mamy 95 super misaili. Przy okazji eksplozja na zewnątrz. Coś się zadziało. Nie wiemy jeszcze co. Czy to SAX? No widzimy, że... te drzwi zostały absolutnie zniszczone. Ten właz również, zatem... możemy odwiedzić Recharge Room, żeby się podładować, bo... Okej, i tu jest... kolejny taki organizm, bariera blokująca i dzięki temu... mamy 100 rakiet... po niecałych 2 godzinach gry. Setka jest osiągnięta. Bardzo dobry, znakomity wynik moim zdaniem. To jest świetny wynik. Praktycznie niczego nie pomijamy, jeżeli chodzi o znajdźki. Dobra, mamy tutaj save room i recharge room z pewnego prostego powodu. Mianowicie jest tu boss. Robot ochronny Box, z tego co pamiętam się nazywa. W środku trzeba było go przede wszystkim trafiać. Czy ja mógłbym? Chciałbym go trafiać więcej niż jednym pociskiem, ale to na razie ponad moje siły. Nie jest to trudny boss, no bo on tylko wyrzuca te bomby. W związku z czym trzeba stawać pod nimi, ażeby... ściana ognia nas nie trafiła. Są 2 pociski, dobra, jestem speedrunnerem. Przy okazji taki mały mózg tam się nam wyłania z tego robota, więc prawie jak Mother Brain. Robot nie ulega jeszcze zniszczeniu, za to daje nam ścieżkę na górę. A! Dzięki czemu możemy z sektora wyjść, możemy sektor opuścić. O! Screw attack tutaj. Szkoda, że nie ma klasycznego oznaczenia, ale tak, tak teraz wyglądają screw attackowe bloczki. Jeszcze to wrócimy, bo wydaje mi się, że tu coś mogło być. Już nie pamiętam, gdzie co. Wydaje mi się, że gdzieś tu można było użyć speed boostera, żeby coś zrobić. Weź go teraz użyj, człowieku. Tak, tu na górze coś jest, więc zdecydowanie gdzieś się musi dać użyć speed boostera. Pytanie brzmi, gdzie? A,
A, to nawet nie jest speed booster, to jest zwykłe. Tutaj trzeba. Nie mogę pod kątem? Nie jest to problem, nie jest to problem, absolutnie. O, Shinespark w tej grze jest tak przyjemny w korzystaniu, naprawdę, bardzo lubię. Screw attack, dobra. Screw this. O proszę, tu też było! Też można screw attack zrobić, proszę bardzo, jeszcze się nie kończy przygoda. Dobrze, możemy tu wall jumpami wrócić. Teraz znowu Charge Beam nie jest tak silny jak Super Missile, więc no będziemy chcieli z nich korzystać. Bo to... Pragnę przypomnieć, że to jest dalej... zwykły... promień, to nie jest jakiś upgrade'owany, to jest zwykły, zwyczajny. Kolejny e-tank mamy. Jest tak jak mówiłem, raczej niczego nie pomijamy tutaj. I wracamy już do... naszego pokoju wyjściowego, także sektor Fire był bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo krótka wizyta. No i na tej wizycie zakończymy, moi drodzy. To by było na tyle. Bardzo... Jak ja się... ta ucieczka, tak, to będzie później jeszcze. Myślę, że może na przyszłym streamie już. Ale bardzo, no super, Boże, jak dobrze jest grać w Metroidy, jak dobrze jest grać w Fusion, jak dobrze jest sobie przypominać, dlaczego protoplasta gatunku Metroidvania, dlaczego ten pionier, ten twórca gatunku jest pomimo tych wszystkich innych wariacji na temat dalej klasycznym, solidnym doświadczeniem, z którym warto się zapoznać. Fusion jest super grą, wy jesteście super i wszystko jest super. Widzimy się w przyszły czwartek, bo ja przez tydzień mam gościa, więc znowu nie będzie niedzielnego streama, przepraszam. Trzymajcie się ciepło. Cześć!